Czy Państwo mieliście kiedyś katar? A może zdarzyła Wam się taka sytuacja, że z noska nic nie leci, ale głos jest zupełnie inny i jest zmieniony, że rozmawiacie bardzo dziwnie, bo jest obrzęk na śluzówce i nie możecie noskiem oddychać. Jeżeli coś takiego Wam się zdarzyło, to to nagranie na pewno się przyda. W sytuacjach, kiedy jest katar, kiedy jest obrzęk na śluzówkach, pomoże nam taki masaż odblokować nos, usunąć obrzęki i z łatwością oddychać. Ja się nazywam Natalia Samarec, jestem naturopatą. Na moim kanale rozmawiamy o prostych, naturalnych sposobach wspomagania swojego organizmu. Jeżeli takie tematy Państwa interesują, zapraszam do subskrypcji kanału. I dzisiaj te nasze 5 punktów bardzo proste nauczymy się robić. Jeżeli ktoś akurat w tym momencie ma katar, to ja Was zapraszam. W momencie, kiedy ja będę tłumaczyć, od razu to róbcie. I będziecie mogli od razu w komentarzach napisać, jakie macie efekty. Bo to najczęściej momentalnie puszcza i jest albo ulga, albo całkowicie nosek jest odblokowany. Do wykonania masażu będą nam potrzebne nasze paluszki, po 2 lub po 1 na każdej ręce. Wykonywać masaż będziemy poduszeczkami palców. Pierwszy punkt znajduje się tu, u nasady brwi. Przykładamy nasze paluszki, przyciskamy, nie trzeba zbyt mocno, delikatnie przyciskamy i prowadzimy. Tak, gdzie nasze brwi, później tu, gdzie wyczuwalna jest kość pod oczami i z powrotem do tego punktu. Jeżeli chodzi o tempo, w którym to wykonujemy, to każdy taki ruch ma być 2-3 sekundy. Każdy. Natomiast łączna ilość takich ruchów 36. 36 okrężnych ruchów z takim delikatnym naciskiem. To jest ruch numer 1. Ruch numer 2 zaczyna się w tym samym miejscu, u nasady brwi, kończy się tu u nasady, u podstawy tego naszego noska. I trzeba w ten sposób intensywnie też masować. Natomiast tu każdy ruch, tu i z powrotem, 1 sekunda. Robimy oczywiście symetrycznie, obie strony jednocześnie. 1 sekunda na jeden ruch, 36 ruchów łącznie. Jedyne przeciwwskazanie, które może być w tym momencie, przy tym ruchu, jak również tu przy tym też, że jeżeli na skórze mamy jakieś pieprzyki, jakieś zmiany, jakieś ranki, no to te miejsca konkretne trzeba ominąć. Te miejsca nigdy nie masujemy. To samo dotyczy, jeżeli nosek przy katarze czasami wycierając mamy tak już tu podrażniony, połuszczona, taka popękana skóra, no to tu trzeba uważać, żeby dodatkowo jeszcze takimi ruchami nie podrażniać. Punkt numer 3 jest wokół ucha. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zrobimy w ten sposób paluszki i ustawiamy je tak wokół naszego ucha. I robimy tak samo intensywny masaż, delikatnie przyciskając od góry na dół i z powrotem. Na dół i z powrotem. Jeden ruch na dół i z powrotem jest 1 sekunda. Łączna ilość ruchów 36. Ja pokazuję z jednej strony, ale robimy zawsze symetrycznie. Zawsze stawiamy z obu stron 2 ręki, 2 paluszki i sobie masujemy 36 razy. Punkt numer 4. On się znajduje z tyłu głowy. I to Wam pokażę już lepiej na obrazku, ale gdzie go znaleźć? Jedną ręką, bo punkt znajdujemy tylko jeden po środku. To jest takie wgłębienie mamy na potylicy, miejsce, gdzie nasza czaszka łączy się z szyją. My możemy tak poruszać głową i zobaczyć, gdzie ona z szyją się łączy. I tu w tym wgłębieniu wstawiamy paluszek i według wskazówek zegarka robimy okrężne ruchy. 36 ruchów. I ostatni, 5. punkt. Będą nam potrzebne znowu 2 paluszki, 2 symetryczne punkty od tego miejsca w centrum. Troszeczkę schodzimy w stronę i też możemy poruszać głowę i znaleźć. Tu po obu stronach małe wgłębienia też mamy. Na styku czaszki i szyi stawiamy nasze paluszki. Prawa ręka będzie robiła okrążne ruchy według wskazówek zegarka, a lewa ręka będzie robiła w odwrotną stronę. I robimy to jednocześnie. 2 rękami, ale w różne strony i 36 takich ruchów. I tyle. Taki jest prosty masaż. I bardzo często wystarczy jednego masażu, zajmie to około 5 minut, żeby już ten nosek albo była ulga, albo całkowicie puściło. W ciągu dnia można to robić kilkakrotnie, bo oczywiście to nie wyleczy nam naszego kataru i nosek może się przyblokować nieraz w ciągu dnia, ale to nam przyniesie niesamowitą ulgę. Nie trzeba stosować krople do nosa, które zwężają naczynia krwionośne, a tak samo dają tylko na chwilę jakąś ulgę. Niestety mamy bardzo dużo skutków ubocznych. To jest absolutnie prosty, naturalny sposób, który pomoże nos odblokować. Jedynie, że jeżeli ktoś ma już taki głębszy problem i na przykład zapalenia zatok, to oczywiście trzeba sięgnąć po inne jeszcze metody wspomagające te nasze zatoki i takie naturalne metody leczenia zatok są znane. Ja mam film na kanale, zapraszam Wam oglądnąć to nagranie, jak sobie przy zatokach pomóc. Również mówiłam o zatokach i o katarze, kiedy opowiadałam, jak wykorzystać maść na bazie olejków aromaterapeutycznych, tak zwaną maść tygrysią. I teraz od razu chcę odpowiedzieć na pytanie, które może się nasunąć, bo wiele osób może się zastanawiać, czy można te dwie metody połączyć, ten masaż i stosowanie na przykład tego kremu tygrysiego albo maści tygrysiej. Ogólnie w ciągu dnia my możemy stosować i maść tygrysią, i masaż. Natomiast do masażu tą maść nie wykorzystujemy. Nie możemy wziąć maść na paluszki i sobie intensywnie masować, bo to, co mówiłam w filmie, tam są pokazane punkty biologiczne aktywne, że my maść wykorzystujemy tylko i wyłącznie do smarowania. Tam podane punkty, co przy katarze, przy zatokach, przy bólach głowy i tak dalej, gdzie smarujemy. Bez masażu, bardzo delikatnie. Całą robotę tam zrobią olejki aromaterapeutyczne. Także zobaczcie, Szanowni Państwo, jak dużo różnych sposobów jest, żeby sobie pomóc w takich ostrych sytuacjach. Warto tylko po te naturalne metody sięgnąć i parę punktów zapamiętać, jak można sobie ulżyć. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, życzę dużo zdrowia i żeby jak najrzadziej ten filmik Wam się przydał. Ale jeżeli będzie pomocny, to będę wdzięczna, jeżeli to skomentujecie i napiszecie swoje wrażenie. Bo wiele osób pyta, czy to działa, czy to nie działa. Pod różnymi moimi filmami widzę takie pytanie. Chcą upewnić się, także jeżeli otrzymujecie jakieś efekty, po prostu nimi się podzielcie. Dzięki Wam wielkie i jeszcze raz dużo zdrowia dla Was. Z Wami była Natalia Samarec. Do zobaczenia.